ta dziewczynka miała być krzywdzona w piwnicy tego sklepu. Tak, ale problem polega na tym, że ten sklep nie ma żadnych piwnic. Również na tyłach sklepu. Przyszła policja, 6:23 i wzięli mnie z domu. Czego się pan dowiedział na komisariacie? No, że mamy sprawę o molestowanie dziecka. Ona mówiła, że to się działo w biały dzień. Tak. Proszę zobaczyć, to jest miejsce, które jest widoczne przez wszystkich, a tu jest duży ruch. Panie Franciszku, ile pan ma lat? 61. Ile pan spędził w więzieniu? Półtora roku. Proszę panią, ja już ponad 10 lat, jak się zaczęła ta choroba, jestem impotentem. Nikt nie zrobił wizji lokalnej, żeby sprawdzić, czy dziewczynka mówi prawdę. Przed laty 13-letnia wówczas dziewczynka oskarżyła 5 mężczyzn z podrzeszowskiej wsi Malawa o to, że wielokrotnie ją gwałcili. Mężczyźni zostali skazani na wieloletnie wyroki. Po latach sprawa przybrała nieoczekiwany obrót. Odjedziemy teraz w to drugie miejsce, które wskazywała dziewczynka. Dobrze. Ja to traktowałem jako rzecz nie do spełnienia, że ta dziewczynka się przełamie i powie, że kłamała. Tu prawo teraz. I tu też gwałtów miał dokonywać właśnie w piwnicach. No i to jest sklepisko, tu nic nie ma. Dzień dobry, panie Franciszku. To ile pan spędził w więzieniu? Ponad 4 lata. Pan skrzywdził tę dziewczynkę? No skąd? Ja nigdy nic takiego nie zrobiłem. Takie oskarżenia o gwałt. Ja w tym wieku... Rok 2018. 13-letnia wówczas dziewczynka z powodu sytuacji rodzinnej zostaje umieszczona w rodzinie zastępczej u samotnej kobiety, pani Heleny. Wkrótce opiekunka zgłasza prokuraturze, że dziewczynka miała się jej zwierzyć, iż była gwałcona przez 2 mężczyzn. Po kilku tygodniach kolejne zgłoszenie o kolejnych mężczyznach, w sumie 5. To właśnie opiekunka jako pierwsza przepytywała dziewczynkę, co sama przyznała. Dzień dobry, panie mecenasie. Joanna Bukowska. Możemy? Cała wiedza o tych zdarzeniach pochodziła w pierwszym rzędzie od pani opiekunki. Powiedziała sądowi, wręcz jakby chwaląc się tym, że podjęła prywatne śledztwo w tej sprawie, aby pomóc prokuraturze. Sąd powinien co najmniej zwrócić uwagę temu świadkowi, że postępował niewłaściwie, ponieważ miał w aktach sprawy 2 opinie biegłych psycholog, które w swoich opiniach stwierdziły, że małoletnia jest bardzo podatna na sugestie. Panie mecenasie, ja mam taką jedną wątpliwość, bo o ile ja pamiętam, tam była taka opinia biegłego, czy się mylę, że dziewczynka nie konfabuluje. No, opinia jest taka, że jest skłonna, podatna, natomiast biegły stwierdza, że nie, że dziewczynka zeznaje wiarygodnie i nie ma... No to albo jest podatna na sugestie, albo zeznaje wiarygodnie. Ale to ten sam biegły napisał tę opinię? Tak. Matka zastępcza jeszcze przed przesłuchaniami miała przyprowadzać dziewczynkę w okolice sklepu, w którym pracował jeden z oskarżonych, i pokazywać jej tego mężczyznę. Oskarżeni mieli także robić dziecku zdjęcia i nagrywać filmy. Żadnych takich nagrań ani zdjęć nie odnaleziono na jakimkolwiek ich sprzęcie. Mówiła ta dziewczynka, że panowie jej zdjęcia robili. Czym? Była policja, sprawdzała telefon. Proszę bardzo. Jest telefon, jest aparat albo coś. Taki miał pan telefon wtedy. Tak, bez aparatu, bez niczego. Co takiego się stało, że ta dziewczynka wskazała na pana? Ta dziewczynka nie wskazała na mnie. Jak to nie? Przecież to... Nie wskazała. Ona wskazała na okazaniu inną osobę. Inną osobę jako tego mężczyznę, który miał ją gwałcić. Tak. I sąd nie wziął tego pod uwagę. Nie.